ostatni weekend maja w Galerii Metropolia w Gdańsku Wrzeszczu odbyła się wystawa makiety kolejowej w skali H0. Po makiecie rozstawionej w dwóch pomieszczeniach kursowało wiele ciekawych składów zgodnie z rozkładem jazdy, a maszyniści musieli się skupić na tym, aby ich pociągi się mieściły w wyznaczonym czasie. Wystawę zorganizował Klub Miłośników Kolei Nostalgia za Parą. Świetnie bawili się i starsi, młodsi i ci najmłodsi. Wystawa takiej dużej makiety to spore przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne. Popatrzmy, jak kursowało wiele współczesnych składów osobowych, towarowych i najciekawszych składów retro z parowozami. Młody maszynista musiał zatrzymać swój skład towarowy, bo na semaforze pojawiło się czerwone światło. Dźwięk lokomotyw parowych przypominał starszej części widowni te czasy, gdy na torach królowały właśnie te lokomotywy. Ale jest to już nie wszystko, więc...
Stosunkowo nowym, ciekawym modułem makiety jest stacja Chwaszczyno, która w czasie okupacji niemieckiej nazywała się Kłasendorf. W stacji bronią uzbrojenie żołnierze i stanowiska artyleryjskie. Na bocznicy stoi eszelon z czołgami
i innymi wojskowymi pojazdami gotowymi do transportu. Pociąg miał wyruszyć pod wieczór.